Cześć wam, z tej strony Kurczak i jestem w nowym odcinku z Warbucksem. W Hamlecie oczywiście. Cześć Robin, cześć. Słuchajcie, będę miał problem. Nie tak, nie. Najpierw zróbmy tak. Pyk, pyk. A teraz zróbmy tak. Będę miał problem, bo kurde, chce mi się pojawić taka zła pora roku. Powiedzcie, że z tego nie wyjdzie zupa szparagowa. To nie wyjdzie. Tak, bo to jest taka... ale jestem miły. Z tego na pewno już wyjdzie zupa szparagowa, więc zaczekam chwilę. Chciałem sobie ostatnio zrobić oscillating fana. Ta zupa szparagowa, to nie robię z tego nawet. To by w domu chociaż się jakoś chronić przed tym fiwerem. Przed tą gorączką cholerną. I co, mi tam był potrzebny aloj, girsy, które zdobyłem. Mam jednego aloja tutaj i trochę kamieni, z tego co pamiętam, ale już chyba nie mam za wiele... Więcej tych kamieni i będę się musiał po nie wybrać. Chociaż chwila. Science maszynka. Co ja tutaj mam? Jest ten oscillating fan. Aha, okej, okay, dobra. To nie jest aż tak dużo potrzebne w takim razie. To jeszcze złoto. To mi chyba już wystarczy. Tak, to już mi wystarczy raczej. Okej. Okay. Raz. Dwa. I co mi jeszcze brakuje? Jednego aloju. Który jest prawdopodobnie już odlany tutaj. Tak jest, Harvest Smelter. Mamy alojka. I co, to mi właśnie pozwala siedzieć sobie w danym miejscu, w tym obszarze. Bez utraty oczywiście tego psychiki i tak dalej. Wtedy nie choruję po prostu i to jest świetna sprawa według mnie. Tylko coś mi się wydaje, że... Boże, patrzcie. Jeden punkcik tylko się udało. Na razie go nie będę włączał może. Na razie go może nie będę włączał, ponieważ wydaje mi się, że na razie jeszcze ten last season się tak bardzo dobrze nie zaczął, wiecie. Że jeszcze tej kichawy nie ma tak mocno, także myślę, że nie będzie problemu na razie z tym. Okej, okay. Ja bym chciał renowajtować domu nie będę, ale bym coś zjadł normalnego, tylko że chyba mi nie stać na jedzenie innych rzeczy. Może bym poczekał do rana, że ja tam nie potrzebuję jakoś bardzo na leczenie czegoś. To nic, to może przeczekam. Pisaliście mi, żebym sobie zrobił blunderbussa. Do tego potrzebuję kolejnych girsów. To jest broń palna, o dziwo, pistolet. Tak jakby w grze mamy. Tak tutaj jest. Za 10 oinków, dwie deseczki i girsy. Mamy taką broń, którą możemy strzelać. Zadaje ona tam całkiem fajne obrażenia. Tyle, że no... Żeby te obrażenia serio zadała, to musimy ją naładować. Czym ją możemy naładować, zapytacie? Halo, gdzie ty wszedłeś? Prochem szczelniczym. Ej, halo. Cholerny ptaku. Prochem szczelniczym ją możemy ładować. Dobra, naładuję sobie tutaj te krzaki. Więc, no, troszkę taka droga ta broń, powiedzmy, ale nie jest najgorzej. Dobra, pokliczę na ciebie, że tam zabijesz ewentualnie, jak będzie trzeba. Panowie. Macie zaszczyt być moimi klientami dzisiaj. Poza tym blunderbussem pisaliście mi też, że w 17 minucie 21 sekundzie pominąłem tajne przejście. I szczerze wam powiem, że oglądałem to i wiem jak wyglądają tajne przejścia. Wydaje mi się, że to nie jest tajne przejście. Ale i tak muszę iść do ruin, bo muszę znaleźć kalendarz, ponieważ tak jak też pisaliście. Apokalipsa zacznie się nie 70 dnia, tylko... Kurczę, już... Pok, please. Tylko już 61. Tego co wiem. Więc przydałoby się znaleźć kalendarz, nie? Dobra, to by już dawałem, prawda? Tak, to by już dawałem. Czy ja tutaj mogę coś komuś? Alko? Dobra, to może kupę chociaż zbiorę. Kupa też nic nie chce. Chyba jeszcze nikogo nie znajdę więcej. Gdzieś tam byli jeszcze, ale nie wiem. Także mam problem. Mam problem, bo zaczyna się zaraz apokalipsa. Ja muszę iść tam szybko lecieć. Halo? A pan? Pan już dostał? Nie dostał pan. Dobra, super. Zaczyna się apokalipsa, więc będę musiał po prostu sobie podlecieć tam. I to załatwić. Znaleźć tą miejscówkę. Tak, Doomsday is approaching. Coś tam pisała ta świnia. Widziałem. Widziałem, nie będzie przyjemnie.
Kupię sobie tak na dwa może 3 meatballsy tych lodów. Tak na dwa razy pierogi. I jeszcze to by się przydało kupić taką kukurydzę, powiedzmy. Dobra, idę stąd. Nie! No widzicie, piszę o tym Doomsday. To już nadchodzi, to już jest za kilka dni. Ty już nie chcesz, dobra. A ja sobie muszę coś ugotować w takim razie szybko. Nie w ten sposób może? Dobra. Tutaj zrobimy sobie już pierogi. O ile to tak zadziała. Mam nadzieję. Powinno działać w ten sposób. Tym mogę dodawać sobie paliwo, więc sobie zostawię. Gdzieś tutaj tą kupę na chwilkę. To jest ciekawe też. Ciekawą sprawą jest to, muszę tu spacją oczywiście, że mogę sobie tą laskę z Talking Sticka naprawiać z Sewing Kitem. Także polecam. Czemu to tak działa jakoś spieprzenie? Dobra, pierogi. I tutaj tak miękko, to. Gotowe, teraz to odłożę tu. Pierożki zabiorę ze sobą. Co ma Robin w sobie? Dobra, wszystko co potrzebne w miarę. Też. No ale okej. Dobra, to jeszcze zjemy. Mogę też zup robić pełno, nie? Jak coś, więc tak się nie muszę tymi pierogami zajmować, ale miałem jajka i stwierdziłem. A niech będzie. Dobra. Zbrojkę bym sobie może zrobił. Czy ja mam jakieś jeszcze drewno? Zrobię sobie tą zbroję. Wiem, że mam tą alojową, ale wolę sobie jeszcze dorobić tą, bo już jestem zimny drewno. Dobra, będę miał mało drewna, ale to nic. I co? Pierwsze co, to polecę chyba rzeczywiście do tej... do tych ruin, których już byłem, czyli do tych królewskich. Te, które przechodzą do świata królowej na wyspę, bo tam podobno jest rzecz, którą ominąłem. Jeszcze po drodze bym skoczył na te netle, ale coś mi się już naprawdę nie chce wierzyć, żeby to działało. Także... średnio. Dobra. Zawsze coś. Biorę to. Także nie wiem, jak bardzo uda mi się załatwić tę sprawę, którą mówiłem wam wcześniej. Tam ktoś mi pisał, że powodzenia w takim razie, chyba Asiek, bo apokalipsa trwa ileś tam nieskończone dni. No to ja wiem o tym. Tylko, że myślę, że uda mi się ją pokonać, tak jakby wiecie, ale... już sam nie jestem do końca pewny, czy na Starych Światach w końcu jest ta opcja, czy nie ma. Siema. Dobra, przepuńmy się tam do tych moich netli. Raczej... tak, dostał. Raczej nic z tego nie będzie. A, one są już w ogóle zamknięte w sobie. To jest tak pobagowane. Nie mogę nawet tego włączyć teraz, tylko muszę naładować jeszcze. No, poprykaj sobie. Super. Ło, ale rosną. No tu musiałem naprawdę stać, chyba przez dzień. I dopiero jakbym tutaj stał przez dzień, to może by to wyrosło. Także... aż nie średnia opcja. Nie, no mam nadzieję, że to naprawią, bo... uważam, że to jest błąd, że tak to działa. Nie wiem, ile mam w tym racji, ale uważam, że to błąd. Nie chcę jelly beansów. O, zaczyna się. Już pan nie przejdziesz. Muszę przejść właśnie. Dajcie mi iść. Dobra, dzięki. O Jezu. Dobra, trochę się poobrywa, ale to nic. O, na tym biom nie wyszło, ciekawe. Dobra, skrętka w dół. Tutaj już tych pająków, mało pająków jest od groma. Wszędzie po prostu. O, super. Może przejdę jednak tędy, panowie, nie będę przeszkadzał tam. Kupy, czy oni robią kupy? Nie, tych kup nie widziałem. Aż tyle przynajmniej. O, matuch, no matulo. Nie no, będzie ciężko z tą apokalipsą, wam powiem. A jeszcze musiałem raz walnąć, nie? Bo było za mało, gdybym uderzył, tak? Dobra, wiecie co, nie opłaca się tak, bo ja obrywam jak debil przez to. Nie tak. W ten sposób. O, udało się, przejdę. Dobra. I tak, Robin, jakbyś mógł na chwilkę, bo ja tutaj bym sobie jeszcze tylko zrobił w ten sposób. I co? Podobno to było tu u góry w tym pokoju gdzieś.
Więc ja tam przejdę. Ja tam się przejdę, ale no nie obiecuję, że tam cokolwiek będzie. Tak, wydaje mi się, że to jednak nie jest to, o czym wszyscy mówią i że to na pewno się znajdzie akurat w tym przejściu. Dobra, jeszcze tutaj mam ziomka zabicia. Dobra, nie chciało mi się z nim długo walić. Wiem, że to mogę oddać. I chodziło wam o to. Ale ja tego z tym nie mogę nic zrobić nawet. To mi się wydaje, że o to wam chodziło przynajmniej. No ja z tym nie mogę nic zrobić. Naprawdę, więc... To nie jest to przejście, chyba że gdzieś indziej jakiś pominąłem. Ale to jest po prostu taki, o. Jakieś takie kwiatuszki sobie rosną. Alabardą tego nie mogę zniszczyć też, to nie jest to niestety. Przykro mi. Nawet bardzo, bo chciałbym, żeby to było przejście. No co, no to poszukam nowego, nie? Poszukam w jakichś nowych pokojach, których nie byłem. Tylko, że to byłem wszędzie. Dobra, powiedzmy, że tak Isaacowym stylem myślenia. Pokoje, które jakby są oddzielone pustką, czyli tutaj na przykład. Że tutaj może być przejście tajne, albo tu może być tajne, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu ewentualnie. Tak, żeby okrążały jakieś inne pokoje. Więc tam sprawdzę, co się dzieje. O, Fever już do mnie nadchodzi, siema. Dawno sobie nie kichałem, prawda? Chociaż na tym świecie jeszcze nie kichnąłem ani razu. I co, jakbym tutaj poszedł do góry... sobie, wiem. Będziesz strasznie zły przez to. Jeszcze raz do góry. O mój Boże. I co, nie ma tutaj przejścia. Ani tu, ani tu. Bo rozumiecie, tutaj jest jakby to wyjściko. To może by tutaj się dało, ale nie ma. Stawcie mnie. Tyle. Dobra, udało się przejść. Co? Jeszcze tutaj sprawdzimy w lewo, bo tu też jest takie zakończone. Niczym tak jakby. Nie ma przejścia tajnego. Przykro mi, kumple. Teraz będzie ciężko to znaleźć, bo teraz naprawdę nawet nie wiem, gdzie ja mam szukać tego, tak szczerze. I co? Jak jest w dół, to raczej ciężko z tym przejściem. Może sprawdzę jeszcze z tamtego pokoju. No raczej ciężko, chyba że no nie w tych ruinach, po prostu w jakichś normalnych to się zrespiło. Dobra, jeszcze tam w prawo się przejdę. Tam też jest jakaś opcja, powiedzmy, że coś się znajdzie. Dołem. No i nie ma. Nie ma tutaj też. Nie wiem, tu gdzieś. Cześć, studnia. No, chyba będzie umieranko. W takim razie, bo tu żadnego przejścia nigdzie nie ma, nie? Nie, sprawdzę serio jeszcze w tych normalnych ruinach. Nie w tych takich, które są przejściowe, że tak powiem. Może tam się gdzieś coś porespi takiego. No i kurde, problem. Problem może być. Bo to jednak jest nowa rzecz i mogła jakoś się zbugowanie wygenerować, albo w ogóle się nie wygenerować. Nie wiem, przejdę jeszcze tu, zobaczę. Tak już, żeby mieć z głowy, powiedzmy, te ruiny chociaż. O, złoto, fajnie. Robi tam obrywa, ale nie jest twardy chłopok. Pat Antoniu. Po prostu taką twardą duszę. Jakby to powiedzieć. To dostałem, super. Dobra, tutaj też nic. To myślę, że u góry też raczej nic. Także z tym spadam. A złoto sobie wezmę w sumie. Czemu nie? Zawsze to jakieś coś. Mogę sprzedać na przykład, jak będę potrzebował dużo pieniędzy. Aha, no tak, no tak. Dobra, przejdźmy w dół szybko, zanim ktoś jeszcze... coś mi zrobi, nie? Spokojnie. To jest w ogóle dziwnie, patrzcie, mam przejście, ale u góry też mam jeszcze dalszą drogę. Jakby te drzwi tutaj prowadziły tam, ale pod klatką schodową. Oho, rok jeszcze po mnie chce przylecieć. Szczerze, panie ptaszorze, ja nie wiem, czy ja chcę iść do pana. To co, sprawdzamy pugaliska? Tu nie byłem wszędzie, nie? A, rob mi się nie przeciśnie teraz. Chwila. Bo ja bardzo chciałbym do Robina zajrzeć w takim celu właśnie. Dobra. I muszę uważać już na światło.
Okej, tu nie ma przejścia. Tu przejście brak. Tam mogło być? Mogło tam być przejście. Sprawdźmy. Ale nie ma. Nie wiem. Raczej wydaje mi się, że będzie naprawdę problem, żeby to znaleźć. Może to jakieś nowe ruiny gdzieś się wygenerowały, w których ja w ogóle jeszcze nie byłem. W ogóle nawet, wiecie, noga moja tam nie zajrzała jakoś. Noga zajrzeć może, no. Ale co jest? Jakieś zbugowane przejście? A nie, jakieś dziwnie te wańce porosły. Okej. Jedz to jeszcze. Szybko, szybko. Dobra, co tu mamy? Tu możemy sobie zczyzelować złoto. W sumie go nie potrzebuję już. Jak wiecie, jak leży to spoko, ale żeby zużywać żelazo na niego to trochę szkoda. Dobra, tutaj. Tutaj przejście brak. No oprócz tego normalnego oczywiście, ale z tych normalnych to jakoś mi już tam nie jara za bardzo. Chodźmy. No dobra, tu jakieś pieniądze w miarę, no to okej, to wezmę sobie stąd. Dobra. Poszło, chociaż ciężko. Ciężko coś ostatnio bywa z tą walką u mnie. Dobra, udało się, tego od boczku. Dobra, i tego od dołu i powinno być okej. Super. Robin, dałbyś radę to zjeść? I? Tak, tak, tak. Tutaj też przejścia nie było oczywiście. Zastanawiam się, czy już to jeść, ale chyba jeszcze nie. Czyli co, zostało mi pójść do góry i jeszcze tam posprawdzać parę pokoików. Dobra, zjedz sobie to, bo ja strasznie nie lubię tego wyglądu, szczerze. Stresuje mnie. Stresuje mnie ten wygląd. Dobra, a tutaj co? Tutaj już byłem. Tutaj też nic nie ma. Mam 1% broni jak coś, więc nie będę mógł walczyć za bardzo. Tu mamy przejście, w którym mnie nie było, rzeczywiście. To mogę obczaić, co słychać. Przejścia brak, przejście jest darmowe, więc przejdę najpierw darmowym przejściem. Będzie. Złodzieje. Wszystko chce się zabić, ale nic takiego się tu nie dzieje, więc... Więc ja po prostu... Pik! Nie, tu nie ma. Okej, okay. Zaraz mi zgaśnie światło w ogóle. Dobrze, że jest pełnia, to jak coś, to sobie wyjdę. Wiem, co zrobimy. Dla. Kubkiem. Gadam o świetle i zapomniałem o świetle. No, zniszcz. Nie. Dobra, super. I tutaj też nie widzę tych przejść. A ja jestem już po przejściach. Myk. Dobra, no i tam już byłem i to niedawno. Tam powinny być te przejścia, żebym je widział raczej. Także widzowie mnie oszukali. Najgorsze poloki. Dobra, tutaj przejście czy jest? Nie ma. Jeszcze gryzą mi Robina. Dobry panowie skorpionowie. Tutaj również nie ma. Padam. Tak mi się wydaje, że no co, no tu jeszcze mam jedno przejście, okej, okay, przejdę. Siema. I nie ma. Koniec, muszę iść do nowych ruin, do jakichś innych ruin, tak mi się wydaje. Chcesz spróbować tego, bo tak to raczej nic nie znajdę. W ten sposób mam kappę. A przydałoby się teraz jeszcze wyjść szybko, zabić albo ściąć drzewo z sieciami i złapać sobie parę świetlików, bo już nie mam praktycznie czym świecić. Jeszcze rok mi tu. Halo! Zabiłeś Robina! Zabiłeś własne dziecko! Nie, nie chciałem. Chciałem wyjść. Jak mogłeś tych chami? Dobra, jakoś teraz muszę tutaj ogarnąć. Jeszcze będę kichał. Nie mam przy sobie maski ani nic. Ja pierniczę, zabił go. Dobra. Czyli nic tej nocy nie zrobię raczej. Może w następną pełnię się postaram. Uciekam sobie stąd. Dobra, oberwę od kichania po raz pierwszy w ogóle.
Bo nie zebrałem sobie wystarczającej ilości tych podów. Będzie kichane! Nie, jeszcze nie chwila. Spokojnie. Może w tych ruinach? Nie wiem. Gdzieś ci co rok narobił. Z najgorszym rodzicem na świecie. Rok to najgorszy. Patrzcie, ma dzieci spetryfikowane. Źle je wykluł. I kich. Pierwsze kichnięcie, drugie kichnięcie. Kurczak kicha dwa razy. Kurczak kicha po raz trzeci. Tech nie chce. Nie chcę tego. Oj, będzie kichany po raz trzeci. Młoteczek. Sanity leci. W sumie Warbucksem to tym kichaniem się jakoś bardzo przejmować, nie muszę tak szczerze. Sanity takim się odrodzi. Po prostu jest to uciążliwe, że trzeba podnosić te rzeczy ciągle. Bardziej jest uciążliwe to, że za 3 dni będę miał apokalipsę, a nie mam pojęcia, gdzie mogę znaleźć kalendarz. Słyszałem, że kalendarz jeszcze jest bardzo zbugowany. Bo tak jakby nie przesuwają się wszystkie jego segmenty, przez co apokalipsę możemy mieć co kilka dni, a nie tak, wiecie, normalnie. I kichać. Dobra, wejdźmy do domu, ja sobie może to włączę. O Jezu, jak mnie wysypało. Dobra, i patrzcie, to mi powinno tutaj pomóc troszkę z tym. Bije mi tą gorączkę, więc siedzenie w domu byłoby ok teraz, tylko że no kurde, kiedy siedzenie w domu w Monstarwie jest ok. Raczej nigdy, nie? Dobra, Robinku. I ty, Bubulinku, musisz tutaj poczekać, Fatantonio, mój drogi. Aż pojawisz się znowu. Halo, no zbij mi tą gorączkę. Tak ona dużo daje? Dobra, dropnę. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden, cztery, ja wiem? Aha, no tak, bo zebrałem jeszcze jednego z podłoża. Zostawiłem tam czapkę, trudno. Ta czapka nie jest jakoś bardzo potrzebna. Doktor Hajsiwo za to tak. Ciężko jest kliknąć na ten garnek u góry przez to okno. Dobra. Może jajko. Tak to nie wyjdzie, dobra, trudno. W ten sposób. Pierogi na razie to odłożę. Biorę jeszcze tak z dwie jagody, bo ich tu widzę trzech na razie przy sobie. Zdech mi jeden krzak. Niestety. Halo, gdzie znikłeś? Tutaj. Dobra. Szybko. Zjedz coś. Halo. Przecież nie, ja nie muszę nic zjeść. Ja chciałem wymienić po prostu reliki. Żeby mieć więcej sanity regainu. Dobra. Powrót do bogactwa po prostu. O, pięknie. Proszę mi tu teraz zbić gorączkę. A to on, Boże, wystraszyłem się, bo pierwszy raz jego dźwięki słyszę. Wcześniej jak go włączyłem, to nie wiem czemu nie działały. Nie wiedziałem, że to on tak działa, naprawdę. Tego fajotowego dżema bym sobie zestawił. Mam sieci. Liny sobie nie wziąłem tam niestety. Ale to nic, wezmę sobie te sieci. Zrobię sobie siatę. I teraz powinna być jeszcze pełnia, więc ja się przelecę. Tylko przydałoby się, żebym wykopał sobie jeszcze trochę podów. Tutaj ich nie mam. Wezmę sobie to jakby coś. Dobra, i kopiemy drzewka. Kopiemy drzewka, bo się przydadzą. Pody oczywiście z nich. To drzewo jest ciemne, może bym coś znalazł pod nim. Chce mi się próbować? Nie wiem, zostawiłem w sumie. Albo w sumie mogę je zostawić. Jak je mam teraz, wiecie, oznaczone, że tak powiem. I co, część by się przydało posadzić z powrotem, nie? Tylko też ten kwiatek jakoś też, jak się stoi przy nim, to chociaż... O Boże, czekajcie chwilę. Wypalę sobie dwa, żeby to sprawniej poszło po prostu. Ty mnie ochudzi już trochę. Dobra, mam pełnię, muszę szybko, muszę szybko. Szybko. Okej, jak coś to te kuket, muszę jeść. Kukt. Kuket. Kuket, kuket. Poczekam, aż będzie tak bardzo już mocno, aż zobaczę, że jest zielono aż. Cały na ekran, wiecie o co chodzi. Żeby nie zmarnować tego czasu. Dobra, ten jest jeszcze mały, to może wykopę tego. Drzewka. Drzewka brzmi trochę jak inne słowo, którego nie powiem. Dobra, jeszcze sobie tego wykop. Już ich trochę mam, to spoko by było. Dwa dni może.
To mi tak apokalipsa przyjdzie, to tym ja się przejmuję. Co mi tam lasz, jak ja mam apokalipsę? Wyobraziłem sobie. Patrzcie, znika całe, czyli... Nieopłacalnie robiłem wcześniej i to bardzo, pewnie pytaliście mnie już w komentarzach o tym. Ale tak, wiem o tym. Wiem. Nieopłacalny ze mnie chłopiec. Dobra. Halo, nie mogę zebrać. Nie uderza już, uspokój się. I co ja bym sobie część zasadził? Może już tak bardziej randomowo, co? Mam czasu. Nawet randomowo prosto sadzę. Dobra. Reszta już zostaje. Ja jeszcze tylko do domu na chwileczkę, bo chcę sobie... Super. A już dawaj na dwa. Sobie resztę przepalę, żeby mieć je gotowe jak coś. Dobra, ten fan jest zajebisty. W domu mogę siedzieć, tylko że jak Herald przyjdzie... Herald, to będę miał problem. Raczej nie posiedzę w domu za długo. Jak mi się pojawi w chacie i zacznie nagle... cudować ze swoimi magami, magiami, bo on ma ataków naprawdę od groma. O, teraz jest agresywny, tak? Bo jest pełnia. Z tego co wiem, w pełni są agresywne pikosy. A ty śpisz. A wam się nic w pełni nie dzieje. Nawet mimo tego, że te vampire batsy dropią pik skiny z pytajniczkiem, to oni są całkiem normalni. Halo? Dzięki. Dobra, ale ja jestem bardziej nastawiony na to, żeby teraz sobie, kurczę, połapać trochę tych świetlików. Czekaj, czy zdąży. Czekaj, czy je znajdę w ogóle. Za chwilę cię znajdę. Dojdę cię. Dobra, co tu się zrobię? Crit. Jestem coraz bliżej. O matko. A, stokiem stykiem uderzyłem. Myślałem, że już mam ustawionego mojego alabardzia. Tutaj jakieś skupisko w ogóle. O, czemu nie ma świetlików nigdzie? Co tu się popsuło? Dajcie mi świetliki, bo ja nie mogę progresować. Czemu dwa razy uderzyło? Czemu tu ich jest aż tyle? Ej, no nie ma świetlików nigdzie. W całej dżungli. Przecież tu ich powinno być mnóstwo. To spoko. Na chillku. To sobie ogarnąłem światło. O, są. Muszę się pospieszyć, bo zaraz będzie dzień i znikną wszystkie. Szybko. Nie. A, myślę, że jeszcze się uda, jak kliknę spację. Dobra, 6, zawsze coś. Jeszcze tego gnoja mam. Dobra, zobaczmy. Zabiję go. Light bulbka. Naładuj od razu, git. W miarę to działa. Ja pozbieram może trochę tego jedzenia. Paragów nie chcę. No z tym gnojami. Siema. Nie, tu nie ma. No ale puść, mordo. Nie bądź taki, okej. Okay. Tamtędy też nie przejdę, boże. Jaki ten sezon jest wkurzający i to, że postać atakuje dwa razy, mimo że kliknęliśmy raz. To też wkurza. Dobra. Oho, są głowy świń. Zabiliście kumpli. Nie byliście kumple. Nie wiem. Sorry, tutaj to bym musiał... stać po prostu. Sprinklera postawić, oscillating fena i sobie stać tu cały czas. Może wtedy by się udało to wyhodować. Nie, wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie i tak to zbierać w humidzie. Czyli w tym sezonie, gdzie jest mgła, bo tutaj będzie wtedy padał deszcz i tak dalej. One będą nawadnione tak mocno i wtedy tu po prostu stać. I jakoś to może wyjdzie. Ja. Stać tu. Jak je złapiecie w siatkę, to macie 100% szansy na to, że będzie ten light bulb. To sobie wtedy możecie doładować latarenkę albo zrobić nową, nie wiem, kto kto lubi. Mógłbym tak zastanawiał, czy w Quality of Life, które zresztą przesunęli, będzie możliwość skinów, wiecie, do podstawki. Czy będziemy mogli używać skinów do
tych rzeczy, które mamy w podstawce, tak jakby, wiecie, latarnia i tak dalej. Oko by to było. No i co, to co tak mogę stać? Czaczki fajnie rosną, są na dobrym podłożu, są przy wodzie, są pod stałym natryskiem, tylko że to się zużywa bardzo szybko, jak widać zresztą. Ja sobie jeszcze pomoknę trochę. Jej! No nie wierzę, patrzcie, udało się. Tylko na sekundę się udało, nie wszystkie wyrosły. Co to było? Patrzcie, już znikają niektóre. Ale dobra, udało się, nareszcie. Okej, czyli moja farma działa, tylko trzeba przy niej postać trochę. Wiedziałem, że mnie zaatakuje. Super. Wielozadaniowy kurczak. Jeszcze sobie doładuję do fulla. Pierdzielam stąd mordę. Wiecie co, ja to może wyłączę teraz, żeby nie marnować. Bo one mi wyrosną dopiero za jakiś czas pewnie. Znowu. Jadę sobie na mój mostek i następnym razem po prostu jak tu przyjdę, to włączę, postoję chwilę. I powinno być ok, powinny działać. Mam ich 15. Ja tam posadziłem chyba 20. Także 5 mi jeszcze i tak nie wyrosło, nie wiem z jakichś przyczyn. 15 na 3 to jest 5, czyli mam 5 nettle rollsów po 700 parę sekund, czyli to jest 3500, tak 3750, 650 sekund. Czyli to jest na 60... Godzina gry. Tak? Jeśli dobrze liczę, bo to jest takie na szybko. Czyli miałbym tak jakby... godzina gry to jest 8 dni. Czyli mam już załatwione 8 dni. Jeśli będę jadł sobie nettle rollsy. Z jednego zbioru farmy. Minęło mi 6 albo 4 dni, więc spoko. Ej, fajnie, fajnie. Dobrze się udało, bo kalkuluje mi się to teraz ładnie. Naprawdę. Naprawdę zajebiście mi się to teraz kalkuluje. Teraz mogę jeszcze sobie fana włączyć. Ulala! Pawita! Dobra, zróbmy sobie tą szparagową zupę, żeby mnie już nie wkurzały szparagi w lodówce. A mogę z tego zrobić niby pierogi, ale... Ciul. To tutaj co, też ciulna. Opie, znowu się robi burdyl. Bo mi zdech Antonio. To se zim, bo trochę zdrowia. Może go muszę nosić ze sobą, żeby było lepiej. Chyba tak. Ciulna sobie to też do jedzenia. Tam, do paszczy. I co? Niech ci Pan Bóg naszczy. Dobra. Kłopoty już gadam. Także słuchajcie, ja nagrywam teraz, zaraz po tym odcinku, kolejny już na zapas, bo kurde święta i mnie nie będzie w domu. Także po prostu chcę wam nagrać na zapas, żebyście mieli coś do oglądania, jak mnie nie będzie. I co? Ja się z wami żegnam, zaraz się widzimy i powinna być w następnym odcinku Apokalipsa, także poradźcie mi coś. Nie no, tak szczerze to nie wiem, czy przeczytam te komentarze, znaczy no nie przeczytam tych komentarzy do następnego nagrania, bo nagrywam to od razu, także dopiero w następnym jakieś takie ważniejsze rady, więc nie zdziwcie się, jak czegoś nie zrobię w następnym odcinku, bo chcę wam po prostu nagrać na zapas. Także w następnym ponownie trochę pożyjemy w Apokalipsie, mam nadzieję, że uda się znaleźć ten kalendarz i ją, wiecie, zastopować, nie? Być zbawcą. Także się żegnam, do usłyszenia, do następnego i widzimy się po świętach na streamach i mam nadzieję, że fajnie wam się w Wigilię będzie się działo, wesołych świąt. Będzie fajny film, Wigilię. Pa, pa.